Hej, hej, siemanko wszystkim, z tej strony Handy. Jak zapewne pamiętacie, obiecałem wam opening 20 skrzynek przedświąteczny, świąteczny i go nie będzie. Bowiem mam dla was coś lepszego. Coś, co mam nadzieję bardzo, bardzo wam się spodoba. Słuchajcie, zaczynamy nową serię na YouTubach Daily Opening, czyli codzienne otwieranie jednej skrzynki, a to łapka w górę przy okazji. Okej, chyba wylądowałem już we właściwym miejscu, słuchajcie. Tak jak wspominałem, będziemy otwierać codziennie jedną skrzynkę, ale to nie koniec, bo największa atrakcja dopiero przed wami. Bo co to tam otwierać skrzynki, każdy może, ale najważniejsze jest to, że będę mieć dla was giveaway'e. Zasady są bardzo proste. W każdym odcinku będę wam mówić, jaką skrzynkę będę otwierać w kolejnym. Natomiast waszym zadaniem jest w komentarzach napisać, co mi wypadnie i jakiej jakości. Żeby nie było tak łatwo, oczywiście tylko jedna odpowiedź, jedna się liczy wasza. Znaczy, jeżeli będzie w wpisie więcej jak jeden skin, to ja w ogóle go nie biorę pod uwagę, tego wpisu. Tak samo jak zrobicie więcej komentarzy z jednego konta. Na odpowiedzi będę czekać do godziny 18, bo ta seria będzie się pojawiać chwilę po 18 codziennie. Natomiast zwycięzcę ogłoszę w kolejnym odcinku, tak? Czyli jeżeli dziś otwieram skrzynkę, ogłaszam ten konkurs, jutro otwieramy skrzynkę właściwą, od razu mówię, że z kolekcji Falkion. Także żebyście sobie już przygotowali mniej więcej, co może tam wypaść. I na odpowiedzi czekam do godziny 18, do jutra. Natomiast w Wigilię w czwartek poznacie pierwszego zwycięzcę. Zapytacie pewnie, co jeśli w komentarzach znajdzie się więcej poprawnych odpowiedzi jak jedna. Otóż wtedy skorzystam z random.org i ta osoba, która będzie pierwsza na liście, wygra tego skina. Oczywiście daję sobie i wam czas około tygodnia na odpowiedź, na to, żeby się skontaktować, żeby mi podać Steam Trade'a, bo jak wiecie, po otwarciu danej skrzynki przedmiotu nie da się strajdować przez ponad tydzień, także damy sobie i wam ten czas na to, żeby tego skina rozdać. Proponuję uważnie oglądać tę serię, dlatego że zdarzą się takie odcinki, gdzie będzie skin gwarantowany, oprócz tego, który nam wypadnie. I od razu odpowiadając na pytanie, które zapewne się pojawi, tak, jeśli wypadnie kosa i ktoś z was wpisze konkretną kosę, jest wasza. Natomiast skin z dzisiejszego pierwszego odcinka jest dla mnie, no i mam nadzieję, że wypadnie jakiś zarąbisty. Chciałbym mieć jakieś pocieszenie, bo kolejne już skiny będą dla was. Słuchajcie, jeszcze umawiamy się na jedną rzecz. Jeżeli do jutra, do godziny 10 wpadnie pod tym filmikiem 100 rączek w górę, 100 lajków, otwieram dwie skrzynki, czyli będziecie mieli podwójną szansę na to, żeby wygrać. A wiem, że was stać na te łapki w górę. I nie tylko ja się przekonałem o tym, inni youtuberzy też. Także pamiętajcie, 100 łapek w górę, jutro otwieram dwie skrzynki, nie jedną. Tak jak wspominałem, grudzień jest miesiącem subów, dlatego nie zapomnijcie subskrybować kanału. Przycisk znajduje się tuż tu nade mną, tutaj kliknij. Słuchajcie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tej serii i ogólnie po prostu, to tutaj pod spodem macie mojego Steam Trade'a. Możecie mi wrzucać skrzynki, klucze, jakieś skiny do rozdania wam jak najbardziej. Bardzo chętnie przyjmę i bardzo wielkie serdeczne dzięki. Natomiast no, jeżeli nie macie skinów, a chcielibyście mnie wesprzeć pieniężnie, to macie tutaj pod spodem PayPala. Tak samo w opisie znajdziecie te wszystkie linki pod każdym odcinkiem. No i tutaj dodatkowo też, jak zostawicie opis przy donacie, to pojawi się on w kolejnych odcinkach. No dobra, to chyba koniec tych ogłoszeń duszpasterskich, jak na pierwszy odcinek, co? Trzeba w końcu otworzyć skrzynkę. A w pierwszym odcinku, na dzień dobry, otworzymy sobie Shadow Case'a. Okej. No powiem wam, że z tych skinów, które tutaj są, to chyba najbardziej bym chciał tą M4 Golden Koi, bo z M4 LNS skorzystam. Chociaż ten AK też wygląda całkiem ładnie. Także to byłoby fajne rozpoczęcie tej serii, co? Jakby się udało. Także teraz trzymajcie mocno kciuki, bo to się bardzo przyda. Wasza moc jest nieoceniona. I otwieramy pierwszą skrzynkę. No, przeleciał tam, kurczę, USP-ek.
Był USP King Confirmed, a my mamy Maga 7. No cóż, pierwszy odcinek już za nami. Miejmy nadzieję, że w kolejnych będzie lepiej. Słuchajcie, jutro wam opowiem historię, skąd pomysł na tą dzienną serię. Mam nadzieję, że się ona wam bardzo spodoba. No i widzimy się już jutro po 18. Trzymajcie się. Pa, pa.